Tutaj są nasi kierowcy. Tak gorąco, że ze mnie po prostu pot ścieka, zobaczcie. Chyba tutaj jest 35 stopni dzisiaj. Hi guys. So good. So good. Założyłam sobie parasolkę, bo jest tak tutaj gorąco. Ja zawsze biorę ze sobą parasolkę na słońce czy na deszcz. Także przyjemniej się jedzie teraz pod parasolką. Tutaj nie ma aż tak dużo tych skuterów, ale mimo wszystko można zajoba dostać z nimi. Dobrze. Stół pan powiózł. And you know, Vietnam, after 1975, most of Vietnamese people, we have no chance to buy this silk. Because this silk is very normal fabric. Very normal fabrics, but not very special. And then, because in Vietnam, we start to organize a lot of international fashion. Angela, Julie, she wear our silk. Tutaj są owoce używane do farbowania tego jedwabiu. Ten zielony też się robi czarny z tego zielonego i się gotuje. Tutaj jest ten jedwab. Jest najlepszy jedwab czarny na świecie. Tu są jedwabniki. A tutaj są krosna. Zaraz pójdziemy do fabryki. Strasznie ciężka praca jest właśnie w takiej fabryce. A ja mam trochę, mogę się odnieść do tego, dlatego że moja mama, zanim skończyła szkołę zaocznie, później poszła pracować do biura, przez wiele lat pracowała właśnie, była tkaczką na tkalni. Tyle, że oczywiście te maszyny tutaj są bardziej prymitywne. A te, na których ona pracowała, już były oczywiście nowoczesne, ale musiała obsługiwać 6 takich krosien. Wyobrażacie sobie, to się nazywało praca na szóstkach. Pracowała na 3 zmiany, także bardzo ciężko pracowała przez, ile to było lat jej życia, 15 czy 16 lat. Później skończyła szkołę i zaczęła pracować na szczęście w biurze. Ale no, pamiętam, jak przychodziła nieraz latem, mówi, 40 stopni było na hali. Plus, że tutaj nie ma takiego szumu. Tam cały czas trzeba było pracować w takich specjalnych nausznikach albo w korkach do uszu. I podejrzewam, że ja mam to z tego, dlatego że moja mama pracowała bardzo długo, zanim urodziła mnie. Dosłownie tydzień przed chyba przestała. I ja mam strasznie jakiś taki wstręt do jakichś takich niekontrolowanych, czy nawet kontrolowanych hałasów.
Ja mam taką teorię, że wydaje mi się, że kiedy byłam dzieckiem, znaczy w jej brzuchu, to cały czas słyszałam ten hałas i jakoś od tego czasu to mi tak zostało i nienawidzę właśnie różnych takich hałasów, no nienawidzę po prostu. I nieraz z koleżankami w pracy coś i w ogóle to nie denerwuje, a mnie to tak wkurza, coś jak jest taki właśnie nieskoordynowany hałas, także nie mogę tego wytrzymać i mam taką teorię, że właśnie to jest od tej pracy mojej mamy, bo ja tam z nią byłam przez te wszystkie miesiące. Tutaj to jest cicho w porównaniu, tam było strasznie głośno. Piekło na ziemi, normalnie to praca, także rozumiem moją mamę, jak strasznie ciężko pracowała. Na szczęście mogła iść na emeryturę w wieku 50 lat, także pracowała, tak jak już mówiłam, pracowała później w biurze, jak skończyła technikum zaocznie, na całe szczęście, bo to straszna praca tutaj czy w Polsce. Co tutaj mamy? Hey, see ya. To jest Harlan, ten co mówił hi do mnie. On pracuje dla Ama Waterways. Hi kids. Hi.
On jest jednym z przedstawicieli tej właśnie firmy, z którą jestem, i dzisiaj będziemy mieć z nim meeting, tylko godzinę. Także bardzo miły, powiedział, że wszystkie nasze wypady do spa, wszystkie nasze masaże, jego firma pokryje. Także bardzo ładną rzecz dla nas zrobił. Bardzo to appreciate. Jezu, ja nie umiem, naprawdę nie umiem po polsku mówić płynnie, jakoś tak normalnie. Także my bardzo to doceniamy. My bardzo to doceniamy, że takie coś dla nas robi pani w swoim kapeluszu. No już ostatnia nasza przejażdżka tutaj tą rykszą. I ostatni dzień, w zasadzie pół dnia w Wietnamie. Dlatego, że dzisiaj będziemy już przekraczać granicę z Kambodżą. I już po południu będziemy w Kambodży. Jaki ładny tu bulwar. Przyjemnie bardzo. Takie miasteczko trochę tu jest tam, powiedzmy, turystyczne, znaczy turystyczne, bardziej takie, że może Wietnamczycy przyjeżdżają sobie tutaj na wakacje, że jak robią ludzie. Jaka tutaj pagoda jest. Wow. Tylko brama od tej pagody, a pagodę dopiero budują. Tak podobnie tu się jedzie jak na Malakon, na Hawanie. Takie porównanie, może nie za bardzo. Albo Boulevard des Anglais w Nicei. Tak mi przychodzi na myśl. Porównanie tak nie bardzo. Te motocykle, skutery. Crazy tutaj są. Nie wiem czemu, wydaje mi się cały czas tak, jakby to była niedziela. A jest ta środa, połowa tygodnia. Nie wiem, jakoś tak dziwnie, wiecie, jak to jest na wakacjach, zapominasz, jaki jest dzień tygodnia i cały tydzień czuję się, jakby to była niedziela. A fajnie, że nie ma słońca, ja to moją parasolkę złożyłam, ale tak jak mówię, ja zawsze lubię używać parasolki, mieć ze sobą, bo czy na deszcz, czy na słońce, to zawsze się przyda. Tutaj jaki trójkąt. Happy New Year! Trochę jeszcze, dziś teraz jest co? Sierpień, no trochę zapomnieli trochę zdjąć dekoracje. No tak, może cały rok być happy, czemu nie? A nie tylko 1 stycznia, prawda? Także mają rację, że to trzymają. Okej, dobra. It's all good. Proszę, tutaj panowie są zakontraktowani dla naszego statku. Mają koszulki z Amadara. Co tutaj jest? Też jakaś świątynia buddyjska. Także widzę, że tutaj religia jest już teraz dopuszczalna, bo czasy się zmieniły i nawet w komunistycznych krajach już nie jest takie strict, że nie możesz chodzić do kościoła, czy do temple, czy wyznawać jakąś religię. Już wszędzie się rozluźniły zwyczaje, czy tam zasady. Tylko, że dalej mówił nam nasz guide, a tu jeszcze sowiecka flaga, kurczę. A tu jaki wielki plac, jakieś parady są, tak, bo tutaj jest podium. Także mówił nasz guide, że dalej tutaj internet jest kontrolowany przez rząd. Proszę, there you go, się załapaliśmy na paradę. There you go. Super. There you go. A to było takie niespodziewane. Bank wietnamski. Rolniczym. Pan sprzedaje coś. A, trzcinę cukrową wyciska. I sok z trzciny cukrowej. Fajne tu te bulwary są, naprawdę. Taka przyjemnie się tutaj jedzie po tym całym zgiełku i zaduchu, w tej fabryce jedwabiu. Straszna praca, naprawdę.
Także mamo, podziwiam cię, że wytrzymałaś w takich warunkach, że jeszcze gorszy chyba, bo hałas większy. To bardziej już nowoczesna część, bary różne, kafejki. Wszędzie te flagi mają. Już na Kubie nawet tyle flag nie mają, jak tutaj widzę, że mają. Zbliża się południe, także gorąc tutaj dosięga szczytu. No i już będziemy jechać na statek. Trzeba się odświeżyć. I później mam ten mój meeting. Nasz statek jest tam. Tam, z tyłu widać nasz statek, tą Amadarę naszą. Ale ładnie tutaj jest, bardzo mi się tu podoba. Naprawdę piękne miejsce tutaj jest. Takie bardzo relaksujące w porównaniu z resztą, którą do tej pory widziałam. No i tutaj widać są już te sklepy. Różne, tak jakby się jechało środkiem jakiegoś bazaru. Ale fajne. Au. To jest nic w porównaniu z miastami tutaj. To jest takie małe miasto na tej wyspie. Ale w porównaniu na przykład z Ho Chi Minh, no to jest naprawdę. Zobaczycie na tym filmiku, jak jechałam z lotniska. To była niedziela. Tam jakie piękne orchidee mają. Smells so delicious. Oh, yeah. Smells so good. Last time I saw something like that, it was the guinea pigs in Peru, but yeah. I didn't like it. I took a bite. No. This is chicken. Yeah, amazing. Nasz guide kupuje nam kurczaka. Zobaczcie, jacy ludzie mili tutaj są. Pan pakuje, a tu takie gorąco idzie z tego, że można normalnie aparat stopić. Bardzo ładnie pachną te kurczaki. Także lepiej kurczaki jeść niż świnki morskie. Na pewno kurczaki będą o wiele smaczniejsze. Hej! Yeah! You got it! Yeah, I love this boulevard here. It's really, really nice. It kind of reminds me of few places around the world. Thank you, Agita. I proszę, co mi chłopcy zrobili. Małpka. A wczoraj był piesek.